arn.eu. Niedawna premiera Śródziemia Cienia Mordoru przypomniała nam niespodziewanie, że chociaż wciąż pozostaje to raczej wyjątkiem niż regułą, to da się stworzyć porządną grę wideo na filmowej czy książkowej licencji. Dzieła Tolkiena są zresztą idealnym wręcz przykładem, bo na niemal 50 tytułów w uniwersum Ardy te naprawdę dobre można policzyć na palcach jednej ręki. Przed wami top 5 moich ulubionych gier na licencji, które jakimś cudem po prostu nie ssały. Miejsce 5. Batman Arkham Asylum. Pamiętam, że przed premierą Batmana gracze podchodzili do pomysłu niczym goryle do monolitu z Odysei Kosmicznej. Z jednej strony pomysł na taktyczną grę akcji w uniwersum Batmana wydawał się bardzo kuszący, a z drugiej, cholera, to gra na popularnej licencji. A z licencjami jest zazwyczaj tak, że wiąże się deweloperom ręce, zabraniając realizowania tych co ciekawszych wizji, żeby przypadkiem nie odbiegły zbyt daleko od przyjętych konwencji. Wszyscy odetchnęli z ulgą, gdy okazało się, że Arkham Asylum dostarczył, mieszając mechaniki trójwymiarowego beatemapa z pomysłowym systemem skradania się i obezwładniania wrogów, no i intrygującą fabułą. Miejsce 4. X-Men Origins Wolverine. Ta gra została spisana na straty, gdy tylko została ogłoszona. W piekle znajduje się osobny kocioł, do którego wrzuca się najgorszy z najgorszego syfu. Tak zwane tie-iny, czyli gry powstające wyłącznie jako sklejone na szybko adaptacje najnowszych hitów kinowych, by wyssać z marki ostatnie dolce. Zazwyczaj są to produkcje robione na kolanie, w wielkim pośpiechu, by zdążyć na premierę. A to niemal gwarancja absolutnej porażki. Gdy okazało się w dodatku, że sam film jest co najwyżej słaby, ostatni promyk nadziei zgasł nawet dla najmniej wymagających fanów Rosomaka. A potem stała się rzecz niebywała. Wolverine wyszedł i był, nie bójmy się użyć tego słowa, zajebisty, a na pewno o niebo lepszy niż jego filmowa wersja. Autorzy postawili na prostego, satysfakcjonującego i brutalnego slashera, i udało im się stworzyć jedną z lepszych gier tego gatunku na konsole zeszłej już generacji. Poziomy są różnorodne, akcja wartka, a i rozgrywka nie obraża inteligencji grającego. Ba, gra ma nawet kupę świetnych easter eggów, dla których warto poszperać po zakamarkach. Zrobić tie-ina i go nie spieprzyć to rzecz niemal niemożliwa, aż chce się zapytać, co poszło nie tak, że coś poszło tak. Miejsce 3. South Park Kijek Prawdy. Gdy w produkcję gry wideo zaangażowani są bezpośrednio twórcy marki, efekty mogą być dwa. Kompletna porażka związana z całkowitym niezrozumieniem interaktywnego medium, albo idealne odwzorowanie atmosfery protoplasty w wirtualnym otoczeniu. Kijek Prawdy trafił co prawda na szczęście do tej drugiej grupy, ale nie było to tak oczywiste, bo gier South Park w tytule była masa, tylko że co jedna to gorsza. Na szczęście miasteczko dojrzało wreszcie do sensownej adaptacji i doczekało się godnego reprezentanta w świecie gier wideo. Setki dowcipów, które zrozumieją tylko fani programu, gwiazdorska obsada i estetyka rodem z telewizyjnego ekranu to połowa sukcesu. Druga to prosta, ale satysfakcjonująca mechanika RPG, która zaskakująco dobrze działa w kontekście serialu. Ale o tym usłyszeliście już w naszej recenzji. Miejsce 2. Star Wars Jedi Knight Jedi Academy. Albo wstaw w to miejsce jakąś inną dobrą grę z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Racera, Knights of the Old Republic, Mysteries of the Sith, Rogue Squadron, ba nawet The Force Unleashed. Nie wiem jakim cudem, ale większość gier ze Star Wars w tytule jest po prostu dobra. Analitycy badający zjawisko gier na licencji muszą sobie pewnie rwać włosy z głowy, bo gdy są już bliscy wzoru na prawdopodobieństwo stworzenia słabej gry na licencji, ktoś przypomina im Gwiezdne Wojny, które nijak nie wpisują się w równania. Jedi Academy trafił na tę listę ze śmiesznego powodu, trybu multiplayer, na którym, i to grając z botami, spędziłem więcej czasu niż na kampanii. Pojedynki na miecze świetlne, moce i potężne starcia z innymi Jedi. To były czasy. Miejsce 1. Darkwing Duck. Świat nie zawsze wyglądał tak jak dziś. Kiedyś gracze byli ufni, a deweloperzy potrafili dostarczyć świetnej jakości produkt. Licencja nie była przekleństwem, a szansą. Idąc do sklepu i znajdując grę z postacią z filmu lub jeszcze lepiej kreskówki, mogliśmy mieć gwarancję, że czeka nas świetna przygoda.
Szczególnie jeśli na pudełku świeciło logo Capcomu, a w produkcję zaangażowany był w jakiś sposób Disney. O tym, jak genialnymi adaptacjami były DuckTales i Chip 'n Dale, mogliście już usłyszeć w naszym cyklu retro, ale żadna z nich nie miała w sobie tyle atmosfery, co zapomniany dziś trochę Darkwing Duck, czyli dzielny agent Kaczor. Genialna muzyka, grafika pięknie udająca kreskówkową stylistykę oryginału i sama rozgrywka stawiają Darkwinga w czołówce najlepszych licencjonowanych gier, a może i platformówek w ogóle. Jasne, można narzekać na dość wyśrubowany poziom trudności czy małą, ale typową dla NES-a liczbę plansz, ale sporo można wybaczyć grze, która na każdym kroku kocha gracza swoją atmosferą. Tak prezentuje się moja lista 5 ulubieńców, ale ilu widzów, tyle topek, dlatego zachęcam Was do uaktywnienia się w komentarzach i opowiedzenia nam o swoich ulubionych adaptacjach. A już wkrótce wrócimy do tego tematu, bo powoli dogotowuje się nasza recenzja gry Obcy Izolacja, opartej oczywiście o znany cykl filmów Ridleya Scotta. Na razie jednak żegnam się z Wami, do usłyszenia następnym razem.